Wysokie ogrodzenia, drut kolczasty, najwyższy poziom bezpieczeństwa BSL-4. Wyspa Riems na Bałtyku, znajdująca się zaledwie 65 km prostej linii od Świnoujścia, to miejsce, o którym mało kto słyszał, bo ma zaledwie 1300 metrów długości i 300 metrów szerokości. Wygląda niepozornie, ale jest prawdziwą bombą biologiczną. To jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na Ziemi i jest siedzibą najstarszego Instytutu Badań Wirusologicznych na świecie. Ta wyspa jest domem dla jednych z najmniejszych, a jednocześnie najgroźniejszych wrogów ludzkości. Ebola, nipah, grypa, wścieklizna, gorączka Doliny Riftu, gorączka krymsko-kongijska, pomór świń, a ostatnio SARS-CoV-2. To tylko kilka z chorób, które tutaj można znaleźć. Z oczywistych przyczyn miejsce stało się znane jako Wyspa Plag. Instytut Friedricha Loefflera jest jedyny w Europie i jeden z zaledwie 3 takich obiektów na świecie, w których prowadzone są badania na dużych żywych zwierzętach. Badanych jest tu 80 różnych chorób zwierząt, w tym patogeny wymagające najwyższego poziomu ochrony. Te śmiercionośne zarazki nie mogą w żadnych okolicznościach wydostać się z laboratorium. Ośrodek na wyspie Riems jest jednym z najlepiej strzeżonych miejsc w Niemczech. Normalnie nie można się tutaj dostać i aby tam wjechać, trzeba mieć specjalne zezwolenie. Wyspa cała jest ogrodzona, działa tam kilkadziesiąt laboratoriów, gdzie bada się choroby odzwierzęce. W części laboratoriów naukowcy mają kombinezony przypominające skafandry astronautów używane podczas spacerów kosmicznych. W XIX wieku walka z powszechną wówczas pryszczycą w Rzeszy Niemieckiej stała się sprawą państwową. Głównym celem było znalezienie skutecznego środka na pryszczycę. W 1897 roku niewielki zespół naukowców dokonał decydujących odkryć i założył również nową gałąź badań – wirusologię. W skład zespołu wchodził także Friedrich Loeffler. Był to niemiecki lekarz, bakteriolog i wirusolog, któremu udało się odkryć błonnicę. Loeffler, którego błyskotliwa kariera rozpoczęła się jako uczeń i pracownik Roberta Kocha, od 1888 roku wykładał i prowadził badania na Uniwersytecie w Greifswaldzie. Tam też kontynuował swoje eksperymenty, ale odbywało się to w dość prymitywnych warunkach, a dokładnie w stajni w centrum miasta, gdzie Loeffler odkrył wirusy. To nie bakterie były odpowiedzialne za chorobę, ale nieznana wcześniej klasa drobnych organizmów – wirusów. Jednak podczas gdy Loeffler poświęcił się walce z chorobą, początkowo osiągnął odwrotny skutek. Niezwykle duża liczba zwierząt w okolicy Greifswaldu zachorowała na tę chorobę, a badania Loefflera nieumyślnie zainfekowały całe stada chorobą, którą chciał wyeliminować. Loeffler potrzebował miejsca, w którym mógłby bez ryzyka przeprowadzać swoje eksperymenty i znalazł je na wyspie Riems u wybrzeży niemieckiego Bałtyku. W 1910 roku założył budynki laboratoryjne i stodoły. Nowy instytut został otoczony kordonem i można było do niego dotrzeć wyłącznie łodzią. Friedrich Loeffler założył pierwszy na świecie Instytut Badań Wirusologicznych. Zmarł w 1915 roku, jednak pracę nad Riems kontynuowano po jego śmierci. Projekt nabrał rozpędu w latach 20. XX wieku. Wybudowano nowe laboratoria, obory dla zwierząt i pomieszczenia mieszkalne. Aby odseparować wyspę i zapewnić standardy higieny oraz usprawnić transport ze stałego lądu, wybudowano nowy mini-port z molo i kolejkę linową. Dzięki tej metalowej konstrukcji od 1926 roku dostępne było stałe połączenie z lądem. Gdy nadeszła II wojna światowa, naziści w latach 1933-1945 prowadzili tutaj badania nad bronią biologiczną. Jeśli kojarzycie głośne nazwisko pewnego niemieckiego wirusologa, doktora Ericha Trauba, to właśnie on pracował bezpośrednio dla Heinricha Himmlera jako szef laboratorium nowych broni biologicznych na wyspie Riems. Instytutem kierował profesor dr Otto Waldmann, w latach 1919-1948, zaś Traub był wiceprezesem. Hans Christoph Nagel, weterynarz i ekspert do spraw wojen biologicznych, przeprowadził tam eksperymenty, podobnie jak Traub. Zaraz po wojnie Traub znalazł się w sowieckiej strefie okupacyjnej Niemiec i został zmuszony do pracy dla Sowietów w swoim laboratorium na wyspie Riems. Później dr Traub został sprowadzony do Stanów Zjednoczonych w 1949 roku pod patronatem rządowego programu Operacja Paperclip, mającego na celu wykorzystanie wiedzy naukowej w Niemczech. Jego wiedza została wykorzystana na wyspie Plum, o której pewnie słyszeliście. To tam dochodziło do tajnych eksperymentów i to tam produkowano broń biologiczną, np. zmodyfikowane kleszcze zarażone boreliozą. To tam dochodziło do wielu wycieków toksycznych substancji, a w pobliżu tej wyspy znajdowano dziwne, zmutowane zwierzęta, ale to temat na osobny film, który na pewno przygotuję niebawem. Wróćmy do tematu wyspy Riems. Po II wojnie światowej ośrodek znalazł się w komunistycznych Niemczech Wschodnich i zaczął opracowywać szczepionki. W latach 70. XX wieku został połączony z Londem. Z kolei od 2008 roku rząd zainwestował w Instytut około 300 milionów euro w celu modernizacji infrastruktury. A obecnie jest tam 89 laboratoriów i 163 stajnie. Są tam prowadzone badania i eksperymenty nad najgroźniejszymi patogenami znanymi nauce. Czy wiedzieliście, że tak blisko Polski znajduje się taki ośrodek? Co o tym sądzicie? Czy mamy się czego obawiać? Napiszcie proszę w komentarzach. Mnie osobiście interesuje, jak zareagowaliby nasi zachodni sąsiedzi, jakby w Polsce zaraz przy granicy powstawał taki ośrodek. Dziękuję za oglądanie, zachęcam do subskrybowania mojego kanału i wciśnięcie dzwoneczka, aby być na bieżąco z moimi materiałami. Proszę także o komentarze i polubienia, to bardzo pomaga. Do zobaczenia w kolejnym materiale, trzymajcie się, cześć!